W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak metodą akrylową wykonać zjawiskowe paznokcie Princess Nails. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy instruktorkę Indigo z województwa opolskiego, Martę Olesiak. Cześć, nazywam się Marta Olesiak i przyjechałam do Was z województwa opolskiego, gdzie na co dzień prowadzę swoje centrum szkoleniowe. Dziś pokażę Wam, jak wykonać princeskę akrylem. Produkty i narzędzia użyte w tym odcinku to formy fioletowe, nożyczki do form, pędzelek Indigo Vlada Bull Acrylic Brush nr 9, primer bezkwasowy, puder akrylowy Cover 5 Bling Bling, Nail Liquid, efekt Princess A Bit of Glit, folia Bling Luxesita, proszek akrylowy Fashion Clear, Fashion Pink, Wet Look. Princess Nails to częsty wybór dziewczyn, które lubią, kiedy na paznokciach się coś błyszczy. To zatopione ozdoby w naszych paznokciach, które można wykonywać nie tylko metodą żelową, ale również akrylową, co Wam dzisiaj zamierzamy zaprezentować, bo kto wie, może w akrylu drzemie potencjał, który pokochasz i postanowisz poznać, co z pewnością przełożyłoby się na szybszą pracę, oczywiście potem, jak już się zdążysz wprawić. Akryl od zawsze słynął z przyspieszania tempa pracy. Zobaczmy, jak się sprawdzi w naszych księżniczkowych paznokciach. Po opracowaniu skórek na oczyszczony i przygotowany paznokieć podkładamy formę. Zaczynamy od przecięcia perforacji i wyrwania jajeczka. Przymierzamy foremkę do paznokcia i wycinamy ją do kształtu wolnego brzegu. Podkładamy i przymierzamy. Jeśli jest ok, odklejamy od papierka i podklejamy pod paznokieć. Zaklejamy skrzydełka równiutko i nacinamy boki po dwóch stronach. Żeby łatwiej było nam wsunąć ostrze, możemy delikatnie odchylić formę od palca. Poprawiamy foremkę. Jeśli chcemy wykonać przedłużenie do poziomu 3, zaklejamy formę o 1-3 oczka dalej niż docelowa długość. My zamkniemy formę na poziomie 5. Można je dodatkowo sobie podciąć. Nakładamy primer. Odsączamy jedną stronę pędzelka o suchy wacik, a drugą stroną aplikujemy primer na płytkę. Do przedłużenia wykorzystamy puder akrylowy Cover 5 Bling Bling oraz monomer Nail Liquid. Zaczynamy od wyznaczenia długości paznokcia. Nakładamy kulkę produktu przy wolnym brzegu i przeciągamy go w stronę skórek. W tak zwanym międzyczasie wycieramy pędzelek. Formujemy kształt wolnego brzegu i rozciągamy produkt. Wybieramy ozdoby, które wykorzystamy do stworzenia stylizacji Princess Nails. Z coverem Bling Bling idealnie będą komponować się drobinki efektu Princess A Bit of Glit oraz niebieska folia Bling Luxesita. W stylizacjach Princess jesteś prawdziwym architektem błysku. Możesz stopniować efekt od minimala po naprawdę bardzo bogate. To wymaga znajomości wszystkich możliwości. Zapoznajcie się, jakie mamy ozdoby, bo od przeszło roku wprowadziliśmy ich bardzo wiele. Zresztą na Wasze życzenie. Moczymy pędzelek, pobieramy kulkę akrylu Fashion Clear i nakładamy ją przy skórkach w miejscu, gdzie będziemy wtapiać nasze ozdoby. Pobieramy drobinki A Bit of Glit i dodajemy kawałeczki folii Luxesita. Do przykrycia ozdób i zbudowania apeksu możemy użyć proszku akrylowego Fashion Pink lub przeźroczystego Fashion Clear. My zdecydowaliśmy się na wersję z różowym pigmentem. Po chwili, gdy akryl z ozdobami zastygnie, moczymy pędzelek w likwidzie i nabieramy kuleczkę Fashion Pink. Rozkładamy produkt na paznokciu w miejscu, gdzie ozdoby łączą się z przecieniowanym coverem. Formujemy apex, a następnie dokładamy maleńką kuleczkę przy skórkach i rozciągamy produkt na lewo i na prawo. Przyklepujemy i wygładzamy. Jeżeli patrząc z profilu zauważamy, że czegoś nam brakuje, zawsze możemy dołożyć więcej akrylu, brzuszkiem pędzelka przyklepać produkt i go rozciągnąć. Czekamy, aż masa się spolimeryzuje. Puk, puk. Kto tam? Spolimeryzowany akryl. Jeżeli chcemy się przekonać, czy doszło do utwardzenia, czyli spolimeryzowania produktu, pukamy drewnianym patyczkiem w powierzchnię paznokcia. Jeżeli usłyszymy pukanie, możemy iść dalej. Natomiast jeżeli nie usłyszymy, to znaczy, że warstwa dalej jest mokra i się musimy wstrzymać, aż produkt nam się zwiąże. Odklejamy formę i zaczynamy piłowanie.
Nadajemy kształt paznokcia, przechodzimy do skórek i kształtujemy łuk górny. Patrząc z profilu, opracowujemy powierzchnię od łuku górnego do każdej z krawędzi. Jeśli jest potrzeba, wyrównujemy linię włosa i opracowujemy krawędzie. Całość odpylamy cupcake brushem i aplikujemy dowolny top. U nas będzie to wet look. Utwardzamy przez 30-60 sekund. I tak prezentuje się nasza akrylowa princeska. Łatwe czy trudne? Dajcie znać w komentarzu. Bardzo jesteśmy ciekawi Waszego odbioru techniki akrylowej. I to już koniec naszego odcinka. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę. Cześć!